fix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Grunge Auto Online i w dzisiejszym odcinku, kurczę, no to troszeczkę ten strój mi w dalszym ciągu nie odpowiada, ale dobra, bo nie starczy mi pieniędzy na challenge, bo w dzisiejszym odcinku challenge od Maxia 0111 brzmiący: poszukaj na Groove Street kolorowego BMX-a, jedź do sklepu, kup skatey, takie buty, potem znajdź rampę i zrób salto, po czym zapisz go w garażu, rozumiem, że chodzi o rower. Dobra, to jest do zrobienia, ale ktoś tam kurde gada na czacie ogólnym, shit, jak to można wyłączyć. Ale nie, dobra, bo muszę mieć rowerek z Groove Street, więc najpierw trzeba będzie zlokalizować tą ulicę. Ale kiedyś był podobny challenge, troszeczkę. Bo też chodziło w nim o to, żeby BMX-em zrobić pewien trik na rampie, tylko tam była 360 bodajże. Ale dobra, dobra, nikogo nie ma koło mnie? To dobrze, więc wejdźmy sobie spokojnie w mapę. I teraz tak, Groove Street, to jest Chamberlain Hills. Moment, czy jestem ciekaw, czy w ogóle ta ulica będzie wypisana na mapie. Tam patrzę teraz w lewy dolny narożnik, to jest La Puerta. Kurczę, Groove Street, to mi się wydaje, że to jest ta imitująca poprzednią część GTA. Kurde, tą bardziej murzyńską. Nie, no dobra, Rancho, no Rancho raczej na pewno nie. Davis Bruce Avenue też nie. Kurde, to będzie jak szukanie igły w stogu siana. Nie, nie, ja nie chcę musieć spojrzeć w internet, gdzie jest ta ulica. Kurde, choć w sumie wybierając się w jakieś nieznane miejsce, zawsze sprawdzam sobie w internecie mapę wcześniej, jeżeli mam się w jakieś konkretne miejsce dostać, no bo niby czemu by poszczędzić sobie tej wiedzy. Bardzo przydatne, jak się gdzieś jedzie, a się nie zna okolicy. Cholera, nie, dobra, czy takie szukanie ma jakikolwiek sens? Ktoś do mnie jedzie. Kurde. Niedobrze, dobra, wyjdźmy na chwilę z mapy. Zobaczmy, o co mu tak właściwie chodzi. Ja bym tutaj dalej stał. Przejdźmy dalej. Dobra. No to wejdźmy z powrotem w mapę. Nie, ale gdzie jest Groove Street? To jest La Mesa, Strawberry, no. Pillbox Hill. Nie. Mały Seul. Nie. Oj, coś tam była Avenue w radiu, ale nie, 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 to nie o to chodzi. Mały Seul, ej, a może gdzieś tutaj, Rockford Hills, nie no, tu już jest wyżej, tu jest bardziej na boga, to nie będzie to. Groove Street, Groove Street, no oj, moment, czyż by serio każda z tych ulic miała nazwę? Nie, no niemożliwe, to te większe pokazuje, nie? Kurde, na pewno. O, komuś się kaszle. Ktoś załapał chorobę w okresie letnim, największy przypał. Piękna pogoda, a ty leżysz w łóżku jeszcze z gorączką na domiar złego. No, kiepsko. Oj, już do mnie? Shit, dobra, nara! Bo chyba strzelałeś. Aha. Rozumiem, że to on mi podsadził tą bombę i on się ze mnie teraz śmieje. Ej, ciężko będzie. Ze zlokalizowaniem Groove Street. Kurde, dobra, byle jakie auto. Bo zaraz podjedzie, będzie chciał mi zrobić kuku. Choć sobie teraz żałuję, że nie kupiłem jeszcze chyba RKM-u z Los Santos Customs. Nie, nie. RKM to nie jest samochód, sorry. To mój błąd. Zamination oczywiście. Za jedyne 12 tysięcy ileś tam. No kurde, mógłbym tyle uzbierać w przeciągu 10 minut nawet. Wybierając odpowiednią misję. Dlaczego by tego nie zrobić? Nie no, dobra. Jedziemy szukać Groove Street. Nie wiem, czy dobrze w ogóle. Podejrzewam, że gdzieś tutaj w lewo trzeba będzie odbić, ale shit, kurde, nie wiem, czy mi się pokaże. Nie, no dobra, w prawym dolnym narożniku, no ale fuck. No na mapie nie było. Nie, no dobra, też nie było to na pewno Adams Apple Boulevard. Na pewno nie. Dobra, podejrzewam, gdzieś tu w lewcie. W ogóle, czym jedziemy na tą przejażdżkę? Karin Asterope. Klasyk. Bardzo często używane przez mieszkańców Los Santos auto. Tak, faktycznie. Dużo tego można spotkać. No nie no, ale gdzie jest Groove Street? To jest Innocence Boulevard. Tu może? Ktoś tam cały czas, kurczę, bardzo namiętnie gada. Znaczy nie namiętnie, że ton namiętny, taki wiecie, żuli popą i tak dalej. Nie, nie, nie. Tylko, że ktoś cały czas gada. Nie wiem, coś sobie urządzili tutaj na otwartym czacie. Jakieś pugaduchy. Ej, what the fuck? Co to jest za warsztat, do którego normalnie nie można wjechać? Bo to nie Los Santos Customs. Co to jest? Myjnia? Nie, to nie jest myja, to jest
O, remiza strażacka. Ojoj, nie, nie przeszkadzajmy panom w pełnieniu obowiązków. Na pewno mają dużo zajęć. Choć w sumie tamtych dwóch to typowe pogaduchy. Dobra, jest rancho. Ej, wydaje mi się, że tak, że to będzie dobra dzielnia. Może ewentualnie z tej strony. Ale Groove Street, tak? Dobrze pamiętam. Moment, rzućmy jeszcze raz na słynną karteluszkę. No tak, no Groove Street jak w mordę strzelił. Może tu. Ej, wo, nawet bym się nie zdziwił, ale chyba powinien być zielony kolor gangów. Nie żółty. Chyba, że podzielili się. Nie, dobra, to jest dalej Innocence Boulevard. Kurde, Jamestown Street. O, cicho. Wo. Tu. Nie, tutaj gdzieś mieszkał Franklin chyba. Lewcia? Czy prawcia? Czy prosto? Nie, no prosto to jest ta sama ulica. A tutaj? O, a ta? Nie. Chciałem potrącić, nie chciałem, bo wiem jak to się kończy. W takich dzielnicach. Później cały gang na karku. Nie, to raczej nie było Groove Street. Ale nie, będziemy się cofać tą samą drogą. Można od razu, jadąc tamtą stronę, sprawdzić inną dróżkę. Od razu, na przykład, nie wiem, o to odbicie. Tu. No nie, no ale takie małe, boczne trasy nie mają nawet swoich nazw. Więc jest troszeczkę słabo. Teraz co? No ej, no kurde, no niech się pojawiają chociaż te nazwy. Roy Lowenstein Boulevard. Kurde, gdzie to jest? W ogóle w jakim rejonie my się teraz obracamy? Tu! Dobra, no to chodźmy tu, powiedzmy, w tamtym kierunku. Jakieś odbicie na lewo, ale nie, dwa pasy w każdą stronę to za dużo. A może? Carson Avenue. Nie, to jednak nie to. Może tu? No kurde, będzie naprawdę szukanie igły z tego siana. Ej, a ta? A ta to cóż? Nie. Covenant też nie. Może ta ostatnia? I jest Groove Street! Woohoo! Pięknie. Dobra, i znaleźć BMX, później kupić papcie, skatey tak zwane. Ej, no jest BMX! Kurde, no to jest BMX na Groove Street. Już wyjechał trochę z Groove Street, no ale no tam był. Proszę bardzo, jest BMX z Groove Street. Wyciągniesz broń? Nie, chcę nie pobić. Nie, ale dobra, pojedźmy i sprawdźmy. Może chodzi o jakiś inny, może on stoi sobie po prostu. Ej, dobra, zostawię ci BMX-a. Możesz ty! Nie, bo później nie znajdę tego miejsca. Nie, no dobra, nie, chyba znajdę. Szybko obczaić mapę. Dobra. No, ale teraz znaleźć rowerek. Może zanim mnie kropnie. No dobra, kit, sorry, wybacz. Ej, nie, to są członkowie gangów, tak jak mówiłem. Kurde. No, a przynajmniej teraz nikt nie będzie im przeszkadzał, kiedy będę sobie spokojnie szukał. No. Not here. Teraz czyżby kolejne szukanie kolejnej igły w kolejnym stogu siana? Nie, to jest tylko fikus. To też jest tylko fikus. Albo inna roślinka. Mogę rozwalić doniczkę. Oh shit. Co jest? Czemu teraz? Fuck. Dobra. Kid, mam nadzieję, że znajdę to miejsce z powrotem, jak wrócimy do sesji GTA Online. No już to będzie szybko. W ogóle czemu? No czemu w garażu? No czemu to przeniesienie? Dobra, spoko. Weźmiemy jakiś pojazd. Pojedziemy tam znowu. Ej, a mogę już kupić sobie po drodze skejtowskie papcie? Mogę, bo później jak będę wracał stamtąd rowerem i ktoś mnie kropnie... Co? Ja myślałem, że do online już. Dobra, kochani, to widzimy się w online z powrotem. Nie ma co zacierać. No, chyba nareszcie się udało. Ej, nie, naprawdę, to już trzecia próba, tylko tym razem poszedłem po rozum do głowy po prostu. I zamiast próbować dołączać do publicznej, stworzyłem prywatną dla ekipy. I jakoś się udało. Dobra, Groove Street. Ja pamiętam jeszcze, gdzie to jest, bo to naprawdę było tak, że... niestety nie udało się połączyć, powrót do singla. Z singla do online nie udało się połączyć, więc powrót do singla. I tak, kurde, 3 razy. No, na pewno na tej mapie tego nie znajdę, więc spoko. Jesteśmy tutaj sami, więc mogę nawet sobie pojechać, o, z Sanchezikiem. Ostatnia maszyna, która została w tym garażu, tak w sumie. No, wspomnieliście się w komentarzach, żebym zawiózł wszystkie swoje pojazdy do tego drugiego lepszego. No kurde, kiedyś to trzeba zrobić. Ale czy robić sobie motyw odcinka? No raczej nie, tylko naprawdę ostatnio mało czasu mam na taką grę, żeby się po prostu pobawić w przewożenie z samochodu.
Dobra, już rozumiem, że tu mogę, więc sprawdzę. Groove Street, cholera. Dobra, dobra, moment. O, shit. Gdzie to było? Tu, powiedzmy, że tu. O, fuck. Dobra, ej. Tu albo... O, cholera. Dzięki GTA za rozłączenie sesji. A było tak pięknie. Dobra, jedziemy, serio, bo może akurat dobrze trafiłem. Tylko po prostu podpis na mapie jest inny niż powinien być. Stan konta mało. Ale piecho, ziom, 52 ranga. Niedługo już w sumie 53. Nie, naprawdę, do setki raczej nie dobiję do końca wakacji, bo też ktoś sobie tego życzył w komentarzach. Nie, raczej się nie uda. Bo do końca wakacji to mam inny zupełnie challenge. Obronić magisterkę. Nie, dobra, trzeba będzie się nauczyć jakichś technik medytacji, bo nerwy będą spore. A ja będę musiał być kwiatem lotosu na niczym niewzburzonej tafli jeziora. Ej, dobra, chyba dobre rewiry. Ale pojazd kiepski wybrałem. Kurde, tu nie. Dobra, tutaj nie zdobędę się na kradzież, bo jeszcze mnie członkowie gangów rozwalą, zanim dojadę. Ej, shit, to jest dobre miejsce. Na pewno. Tak, Covenant Avenue i jest Groove Street. Dobra. Ej, sorry, ale oni mają żółto-fioletowe barwy. Dobra, spoko, czyli byłem cały czas w dobrym rewirze. Gdzie jest BMX? Na pewno, ej, światło motocykla na pewno się przyda. Ej, nawet to był mądry wybór, się okazuje. Nie chcę nikogo potrącić, tylko proszę, nie zaczynajcie strzelać. Ja tu tylko jadę i szukam BMX-a. Tu? Nie, ale kurde, coraz więcej gangoli, niestety. Tylko czekać, aż któryś się nagle na mnie rzuci. Oni naprawdę mają tyle testosteronu w żyłach. Tylko czekać na jakiś wybuch niekontrolowanych emocji. Ej, nie, kurde, nie ma żadnego BMX-a. Ale moment, to wszystko to jest Groove Street? Nie, to już nie. Czyli tylko tamten skrawek. Dobra, obszar poszukiwań jest naprawdę wąski. Gdzie jedziesz, kurde? No w sumie dobra, ja wyprzedzam na skrzyżowaniu bez migacza. No, ogólnie głupota z mojej strony. Ale gdzie jest ten rower? I w ogóle czemu on jest taki ważny, czy on ma jakieś specjalne właściwości? Może jest w garażu, skoro tak. Nie, niestety garaż nie otwiera. Dobra, nie, zsiadam. I dobra, chcę go oświecić. Kurde, mam w sumie jakąś broń z latarką. Chyba w sumie mam jakieś coś takiego, ale... Wyciągnięta broń w takiej dzielni to tylko proszenie się o kłopoty. Nie, tutaj nie ma. Ale dobra, moment, jakby co, przygotować sobie jakąś broń do walki wręcz. Chyba najlepszy będzie zabytkowy sztylet. Dobra, ale schowajmy go. Jakby co, będzie tylko przygotowany. Albo wiecie co, w sumie, skoro mam już broń gotową, to czemu miałoby to nie być na przykład coś innego? Na przykład SMG z latarką. Dobra. Jakbym potrzebował kiedyś zajrzeć w jakiś ciemny zakątek, to sobie to włączymy. Dalej jestem chyba na Groove Street. Chyba. Bo gdzieś zabrnęliśmy za parę płotków, już nie wiem, czy to jest ten rewir. Dobra, ale gdzie jest ten rower? O, kolejna iła w kolejnym stogu siana, tak jak przewidywałem, niestety. A może po prostu jest gdzieś bliżej. Tam oznaczony jest mój motor. Dobra, ale ci bardziej się stadzą do tych, którzy chodzą pieszo. Jakby wiedzieli później, że w razie ewentualnej ucieczki mają większe szanse na złapanie takiego delikwenta. Nie, ale w sumie na hipstera się jeszcze nie rzucili. No dobra, ale hipster w masce a la Punisher. Więc no ja też bym się nie sadził. Do kolesia, który już w momencie domyślnym, czyli jak jeszcze nic nie robi, już chroni swoją tożsamość, bo wie, że może być gnój. Nie, to tylko kupa śmieci. Świecące słońce w ekran wcale nie pomaga tutaj, wcale, no dalej, no nie wiem, że jesteś taki gruby i się nie przeciśniesz. No rower, kurde, no tamten gościu jechał BMX-em, no jakaś podpowiedź, gdzie to może być? Nie, dobra, ale będę biegał i szukał, no co mi innego pozostaje, długo szukałem już Groove Street i tak wielkie szczęście naprawdę, że znalazłem. Bo jak jeździłem, jak widzieliście, naprawdę w ciemno. No, wszystkie zakamarki. Powiedzmy, to jest murzyńska dzielnica i wszyscy na pewno BMX-y chowają w domach. No przecież, ej, podejrzewam, że procent kradzieży rowerów jest jeszcze większy w murzyńskiej dzielnicy, skoro oni są głównymi sprawcami kradzieży.
Sorry, to nie jest rasizm, po prostu statystyka. I sorry, powiedzą tylko nigga stole my bike, nie wzięło się z niczego. Choć bardzo rasistowskie i wulgarne, oczywiście. Ej, dobra, może tak, higher ground może mi tutaj przysłuży się jakoś, może wypatrzę z góry. Nie no, lunetą snajpy może nie, ani nawet z latarką z SMG też nie, ale... W sumie... No nie no, dobra, kurde, co teraz, mogę dachówki pooglądać, dajcie im o, gdzie ja zabrnęłem? Tam jest przecież Groove Street i jasny gwin, ale mnie wywiało. Dobra, jeszcze raz, po kolei, każde domostwo, każde. Co? What's crackin'? Nothing's crackin', homie. Słowo na N się przypadkiem cisnęło na usta. Nie no, kurde, za dużo filmów się naoglądałem i czarnych murzyńskich rapsów. Oni tam tego używają nagminnie. A jestem tylko dzieciakiem, który po prostu tego słucha. Nie no, tego się właśnie boję, że moje umiejętności praktyczne z językiem angielskim mogłoby się okazać bardzo nikłe i wręcz czasami karygodne w skutkach. Tak, słucham. Macie rowery z Groove Street? To ja poproszę jeden. Tutaj. ASAP. As soon as possible. Nie, sorry, nie słucham cię, nara. No, tu nie ma rowerka. No ale w sumie dalej, kurczę, no poruszam się naprawdę wokół tego cypelka. Tej końcóweczki ulicy oznaczającej właśnie Groove Street. No kurde, gdzie jest ten rower? Ale serio, dlaczego on jest taki ważny? Bo inaczej wiem, że Groove Street to jest bezpośrednie nawiązanie do San Andreas. Dobra, spoko. Część akurat GTA, którą najmniej ograłem w swoim życiu. Chyba nawet... Nie, chyba przeszedłem nawet. Ale nie pamiętam końcówki za nic. Jakoś fabularnie mnie nie wciągnęło. No CJ i kurczę, ludzie z wielkimi blantami. Jakoś tak średnio. No, ale w każdym bądź razie, no może tutaj dlatego jest właśnie to, bo tam była pierwszą misją było właśnie to, że trzeba było ukraść rower. No i w sumie CJ-em, który był czarny, więc no, wpisuje się w statystyki znowu. Ale może dlatego właśnie jakieś specjalne właściwości tego rowerka. Kurde, czy po prostu Maxio 0111 sobie zażyczył, tak po prostu. Żeby... O, nie, to jest mój motor, no kurczę, nie podbudowujcie mi tam nadziei, nie. Nie róbcie tak. Nie, dobra, ale może gdzieś schowany wewnątrz? Nie no, dobra, kurde, no w sumie bezpieczeństwo sugeruje, żeby rower faktycznie był wewnątrz, albo przynajmniej schowany na podwórku z tyłu. Po co się wspinasz, jak to otwarte? No przecież wszystkie cechy gonga reprezentujesz sobą teraz. Dobra, to jest dalej Groove Street. Napis się pokazał, że jesteśmy w dobrym miejscu cały czas, ale serio. Rowerów brak. Czy to musi być publiczna sesja GTA Online, żeby tutaj coś znaleźć? Bo jeżeli tak, to jestem w ciemnej... No, wiecie gdzie. Jaskini, tak, tak, tak. O ciemną jaskinię mi właśnie chodziło. Nie no, serio, bo z jedynym ziomkiem z ekipy jestem ja po prostu. Więc tutaj raczej nikt nie dołączy, więc nic więcej się nie pojawi oprócz tych gangsterów. Kurde. No nie, no dobra, może spróbujmy przejść do sesji publicznej. Tylko właśnie, ale przed tym ustawmy sobie nastrój. Kurde, ranny, normalny, zestresowany. O! Zrozumiały, nadąsany, celujący, wściekły? Wściekły to może jeszcze nie. Jeszcze nie Angry Shit Rage, ale spokojnie. Może tam dotrzemy jeszcze, jak długo będę jeszcze szukał. Powiedzmy, że jestem ranny. Nie. Nadąsany. No, niech będzie nadąsany. Ale nie, nie o to mi chodziło. GPS, pojazd osobisty. Nie, ej, a może najbliższy środek lokomocji? Nie. Shit. Nie. Lepiej nie. No, gdzie było brak? Znaczy, nie chcę, że. No, fuck. Fuck, no dobra, nie wciskam tam nic. Chodziło mi o miejsce respawnu. Ekipa i znajomi, rozmowa wszyscy, tylko ekipa, tylko znajomi, znajomi ekipa, nikt. Ale trzeba było być gburem, żeby zabrać ludziom możliwość rozmawiania z samym sobą. Ale ograniczmy do ekipy i znajomych. Dobra, odrodzenie. Nie no, kurde, wszyscy, trzeba się socjalizować. Odrodzenie. Ostatnie miejsce dokładnie i poproszę teraz o przejście do publicznej sesji. Więc tak, online. Kurde, trzeba mi się kafelki w menu przesuwają w zależności od tego, w jakim trybie jesteś. W singlu online jest z prawej zupełnie, a tutaj prawie na środku. Drugie z lewej praktycznie.
albo dosłownie. Tu. Dobra. Tak? Znaczy mam nadzieję, że to zapisało się to, że miejsce odrodzenia jest takie, a nie inne. Benefaktor Glendale. W branży ten model jest nazywany samochodem dealerów. Niemiecki luksusowy pięciodrzwiowy sedan z lat 90. zmienił się w XXI wieku w mobilne centrum dystrybucji kokainy. Spodziewają się częstych zatrzymań przez policję i napadów ćpunów. Dostępne do kupienia w Southern San Andreas superautos.com. Bierze udział w wyścigu z aktualizacji Nie jestem hipsterem i pęd kofeinowy. Caffeine Rush, pewnie tak to ładnie przetłumaczyli. Nie, ale spoko. Ale coś jest spoko opis, ale pojazd już troszeczkę gorzej. Ej, nie, to nie jest Groove Street. To chyba nie jest Groove Street. Ale nie, cię, to na pewno to nie jest garaż. Tak to musi być Groove Street. Jesteśmy w dobrym miejscu. Nie jesteśmy wcale w dobrym miejscu. Jeszcze troszeczkę brakuje, ale naprawdę niedaleko, bo to jest rzut kamieniem stąd. Starczy tutaj nawrócić, skręcić w lewo, potem jeszcze raz w lewo i już jesteśmy. Dobra, zsiadamy, zostawiając motor na środku drogi. Pewnie wzbudzi podejrzenia. No, ludzi pełno. Jestem w dobrym miejscu. Może jeżeli to było to, co blokowało pojawienie się tego BMX-a, to wyeliminowałem ten niecny czynnik. Powinien być ten BMX gdzieś tutaj, może nawet na widoku. Naprawdę ludzi tutaj sporo. Aż się dziwię, że tyle w trakcie publicznej sesji online. Masz rower? Sorry, dude. Got any bikes? No. Sorry. Have a good day, sir. I w sumie, o. Na saluty się nie obrazi na pewno. Nie, szukamy dalej. Ten rozklekotany minivan to nie jest rower. Niestety. Fuck. Nie, serio, oj. Czy ja dobrze słyszałem, że ktoś się sadził? Nie. W dalszym ciągu telewizor przyczyszczony aż zbytnio, ledwo co słyszę dźwięk z gry. Co prawda strzały są jak najbardziej słyszalne. Dla mnie, bo dla was wszystko jest słyszane bardzo dobrze, bo gra jest przyciszona o 1 decybel, a mój głos o całe 6. Nie wiem, serio, czy taki po prostu baryton, czy po prostu krzyczę do mikrofonu. Ej, dobra, tam widzę uchylone wrota garażowe. Czy da się spenetrować wnętrze jakoś? Coś? Nie? Jareczek zabija kogoś. Dobrze. Spoko. Dobrze, brawo Jareczku. Ej, dobra, o to mi właśnie chodziło, żeby nie przeskoczył. Kuba Krzysiński, kurczę, tak imieniem i nazwiskiem po prostu. Ha. Dobra, ale nie, serio, jak widzicie, biegam i szukam BMX-u. No, Groove Street, kurde, i teraz żałuję, że wtedy za pierwszym razem go nie wziąłem jako tego właściwego. Jak przejeżdżał ten koleś. Kurde, dobra, wejdźmy jeszcze raz. Jest... która godzina tak właściwie? 8:30, mam dużo światła słonecznego, dużo czasu, żeby z niego skorzystać. Może się uda znaleźć. Nie, dobra, ale na pewno prędzej znajdę biegając tutaj. No ale może ktoś faktycznie będzie przejeżdżał. Jak for sale, kurde. Nikt nie chce tutaj mieszkać? Oj, ciekawe czemu. Ciekawe czemu. Czemu nie żadna biała religijna rodzina na przykład? No czemu nie? Tutaj też zamykają. Ej, ogólnie ciężko się dzieje w tej dzielnicy. Gdzie ja jestem? Przecież tam jest gr... Dobra. Kamień się w tamtym miejscu nie ostanie. Przewrócę dosłownie każdy kamień. Spróbuję otworzyć każdy garaż. Ale na Groove Street. Nie na Bruce Avenue. Na pewno nie. Jesteśmy już w dobrym miejscu? Cholera, niech się pojawi właściwy napis. No nie chcę nikomu z bara zarąbać, no bo nie, że jestem hipsterem, to jeszcze to jest odpowiednia dzielnia. No tutaj, no... To nie jest Groove Street? Serio? Czemu nie? Czemu się napis nie pojawił? Ej, jeżeli naprawdę ja teraz biegam, szukam w złym miejscu, to może cię przyjechać do mnie i mi sprzedać liście, ale nie, no to musi być to, no. Jak się mogłeś być bardziej dokładny? Albo dać mi jakieś wskazówki, gdzie mogę znaleźć ten rower. A przypominam później jeszcze tylko kupić papcie skate-toskie, znaleźć rampę, czy nie, naprawdę wielkie szukanie. Cholera.
Nie no, naprawdę. Ja bym na przykład wiedział, że teraz szukam tutaj walizeczki, w której jest milion baksów. To kurczę, naprawdę szukałbym z wyciągniętym jęzorem. Bo siano to jest akurat to, co super dla mnie by się bardzo przydało. No i mi zresztą też. No więc naprawdę szukałbym naprawdę zawzięcie i bardzo entuzjastycznie. A tutaj po prostu mam znaleźć rower. Ale dobra, ej, w sumie, a wyobraźmy sobie, że on potrafi latać. Może to będzie lepsze. Może dzięki temu będę bardziej wytrwale szukał. Ha, to nie jest głupi pomysł. Tak możemy zrobić. Tylko właśnie, gdzie ja polecę swoim nowym latającym BMX-em z Groove Street? Ha, może na dach mej z banku i porobię jakieś powietrzne ewolucje, no bo skoro da się latać, to podejrzewam, że postać też trzyma się... Kierownictwo! Jest! Dobra, co w nim specjalnego? What's so special about it? How do I fly? Wow. Wow, ej, wow. Moment, jest trochę szybki. Ej, dobra, nie obraźcie się, ale zanim kupię skejtowskie paporki, pojedziemy go odstawić do garażu. O cholera, czemu tak daleko? Czemu tak wielu ludzi jest po drodze? Mój jest bliżej. Ale dwóch wariatów akurat się kręci obok. Kurde, o. No dobra, trudno tutaj, ale obrzeżami jedziemy, kochani. Obrzeżami, serio. Uuu, powolutku, delikatnie. No jest kolejny BMX, nie? No ale dobra, kit. Dobra, ten muszę dowieść. Naprawdę on się musi zapisać w moim garażu. Za długo go szukałem. No chyba, że będę mijał jakieś miejsce, gdzie można kupić papory. No kurde, tyle się może wydarzyć. Tyle naprawdę może się zdarzyć po drodze, że aż mi kurczę dreszczyk po karku przeszedł. Nie, dobra, jedziemy. A nie, stop, ja mogę przetestować teraz. A, skaczę normalnie, a może trochę wyżej. O, no 180 w trakcie drogi potrafi czasnąć. Czyżby BMX Dave'a Miry? Albo jakiegoś innego, ekstremalnego sportowca. Nie, po prostu sportowca, który naprawdę ma dużo sposobności, żeby się poturbować. Co się stało z tą ciężarówką, czy wy to widzieliście? Nie, dobra, nieważne, tu muszę się spieszyć, a naprawdę chyba pojadę plażą. Tak będzie dla mnie bezpieczniej. No, szlinkę przełknąłem. Wyczuwam niebezpieczeństwo. Spider sense tingling. Pajęcze zmysły działają. Nie, no przecież to jest super lama. Ej, w sumie, ale super lama może mieć zmysł lamy, który wyczuwa lamerkę. Czyli czyżbym wyczuwał kolesia, który na przykład nie będzie mógł mnie potrącić, mimo tego, że jadę sobie środkiem. Byłoby spoko, bo będzie mi to bardzo na rękę. Nie, tu nie zeskakuję, bo wtedy zboczę z waypointu. Ale nie, faktycznie, ej, my lama sense is tingling, bo tam jest dwóch gości, ale też z kapciuchami. Kurde, jestem zbyt łatwym celem, naprawdę ich muszę wyminąć. Więc jedziemy tutaj boczną jakoś. Oj, oj, boję się, że tam ze strzały ze snajpy już padały. Dobra, tu, come on, hop. Dobra, wyższość roweru nad innymi środkami lokomocji. Okej, jedziemy tędy. Ale nie, jak go utopię, o, shit. Ale piękne potrącenie. Dobra, wiecie co? Powiedzmy, że ominęliśmy już ten przypał, więc zaraz jak będzie jakieś odbicie, w którą jest ze strony, to ja odbiję, bo ta woda naprawdę jest bardziej niebezpieczna niż gracze czasami. O, o, nie, 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 nie. Widzicie, musimy spokojnie, bardzo delikatnie, bo ten rower jest naprawdę bardzo wielkiej wagi teraz. Tak jak ta pani i ta. Ej, dobra, hop. No. Ej, nie, naprawdę jest spoko. Chcę go. A w ogóle, ej, właśnie, nie wiem w ogóle, czy tam w moim nowym garażu są jakieś stojaki na rowery. Znaczy, podejrzewam, że tak, muszą być, przecież tam jest full luksus. Ej, dobra, idzie przeskoczyć samochód, albo dwa. Pa! Przeskoczyłem ci dach i nawet zrobiłem w gniot. Co? What are you gonna do about it, man? So, come at me, bro. Come at me, bro. Nie? No i bardzo dobrze. Czuj respekt przed super lamą. Pozbliżamy się do garażu i jeszcze nikt mnie nie zabił. Nie, serio, ale podzielimy ten challenge na dwa odcinki. Ja go wprowadzę, skończymy sobie, a później jedziemy w drugim odcinku, czyli w drugim. To będzie już 190 któryś. No już coraz bliżej się zbliżamy do 200, tak swoją drogą. No ale dobra, ale w następnym odcinku po prostu pojedziemy po te skejtowskie papory. I później znajdziemy jakąś rampę. I zrobimy salto. Nie no, chciałoby się powiedzieć, rzucić pewien internetowy cytat, ale nie chcę być też wulgarny, więc nie zrobię tego, ale będę coś robił.
No dobra, nie da się, dobra, wjedziemy. Po prostu, o. No, już myślałem, że wejdę po prostu, a rower zostanie. Ale w ogóle jak to wygląda? Wjeżdża koleś na takim BMX-iku do bardzo luksusowego garażu, ale z jednym tylko samochodem. Nie, dobra, jest BMX? Jest, dobra. O, uff, dobra, kochani. Zaraz się z wami w tym miejscu żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!